Cztery tygodnie później miałem zostać wprowadzony w specyficzny dla zagrum rytuał menedżerów wyższego szczebla polegający na całodniowym spotkaniu w cztery oczy z wiceprezesem zarządzającym Badem Jeffersonem. Bad był prawą ręką prezes firmy Kate Stanroot. W związku z przetasowaniami w zespole zarządzającym miał on zostać moim nowym szefem. Próbowałem dowiedzieć się o co chodzi w tym spotkaniu, ale wyjaśnienia kolegów jeszcze bardziej pogłębiały moją dezorientację. Wspominali coś o odkryciu, które pozwoliło rozwiązać problem ludzki, o tym, jak nikt tak naprawdę nie skupiał się na rezultatach. Mówili też, że, jak to nazywali, spotkanie z Badem i strategie będące jego bezpośrednią konsekwencją, to klucz do nieprawdopodobnego sukcesu Zagrum. Nie miałem pojęcia, o czym mówią, ale nie mogłem się doczekać spotkania ze swoim nowym szefem i oczarowania go swoją osobą. Bud Jefferson był pięćdziesięciolatkiem o młodzieńczym wyglądzie, łączącym w sobie dziwną kombinację cech. Był zamożnym człowiekiem, ale jeździł tanim samochodem bez kołpaków na kołach. W młodości niemal wyleciał ze szkoły, ale z wyróżnieniem ukończył prawo i zarządzanie na Harvardzie. Był koneserem sztuki, kompletnie zwariowanym na punkcie bitelsów. Pomimo oczywistych sprzeczności, a być może po części dzięki nim, Bad był czczony jako pewnego rodzaju ikona. Wszyscy w firmie go uwielbiali i podziwiali. Przejście z budynku ósmego, w którym mieściło się moje biuro, do budynku centralnego, zajęło mi dziesięć minut. Ścieżka. Jedna z wielu łączących dziesięć budynków zagrum. Wijąca się wśród baldachimów z koron dębów i klonów, wzdłuż brzegu strumyka Kate. Perfekcyjnego.